Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Minęło 18 miesięcy od śmierci dziennikarza TVN-u, Pawła K. Sprawca tego przerażającego czynu pozostaje nieuchwytny. W nocy z 26 na 27 marca 2022 roku Paweł wraz z partnerką udali się samochodem do Parku Śląskiego w Chorzowie. Tam na nich czekał Kamil Żyła, górnik z Jastrzębia Zdroju. Napastnik zbliżył się do pojazdu, otworzył drzwi i zadał dziennikarzowi pierwsze rany nożem. Kiedy Paweł wysiadł, Kamil atakował dalej, zadając łącznie 50 ran nożem. Mimo podjętych prób ratowania, Paweł niestety zmarł. Kamil Żyła szybko opuścił Polskę po dokonaniu zbrodni i do tej pory unika wymiaru sprawiedliwości. Bliscy Pawła są zdruzgotani i nie rozumieją, dlaczego działania w tej sprawie nie były bardziej zdecydowane. Rodzina zadaje sobie pytanie, dlaczego postępowanie nie zostało przyspieszone, aby mogło umożliwić skuteczne ujęcie sprawcy. Decyzje sądu w Chorzowie wydają się kontrowersyjne. Pomimo okrucieństwa zbrodni, sąd zdecydował się na posiedzenie aresztowe dopiero 2 miesiące po zdarzeniu. Kiedy w końcu postawiono Kamila Żyłę w stan oskarżenia, prokuratura rejonowa w Chorzowie zawiesiła śledztwo z powodu braku możliwości jego zlokalizowania. Mimo to, jak zapewnia szefowa prokuratury rejonowej w Chorzowie, Bogusława Szczepanek-Siejka, działania mające na celu odnalezienie Kamila są nadal prowadzone. Na jaką skalę? Na to pytanie prokuratura odsyła do Komendy Głównej Policji, gdzie powołano specjalną grupę do poszukiwań Kamila Żyły. Informacje wskazują, że Kamil Żyła po ucieczce ukrywał się początkowo w Niemczech, a następnie w Anglii. Jego ojciec apelował do niego, by sam oddał się w ręce policji, ale syn nie zastosował się do tych rad. Rodzina ofiary z każdym dniem traci nadzieję na to, że zabójca zostanie złapany. Istnieje obawa, że Kamil mógł opuścić obszar strefy Schengen lub nawet zmienić wygląd. Jednak pewne cechy go wyróżniają. Na lewej piersi ma tatuaż z logo klubu piłkarskiego z Barcelony. Waży około 75 kg, jest szczupły, ma brązowe oczy i mierzy około 170 cm wzrostu. Ta sprawa stała się symbolem niewłaściwego działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Wiele osób domaga się odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie podjęto bardziej zdecydowanych działań w celu szybkiego zatrzymania i postawienia przed sądem osoby odpowiedzialnej za tak okrutny czyn. Mężczyzna w wieku 43 lat został oskarżony o podpalenie domu w Golcowej na Podkarpaciu, do którego doszło w piątek, 13 października. Z informacji policyjnych wynika, że podejrzany groził śmiercią matce oraz bratu, a następnie wzniecił ogień w budynku przylegającym do ich domu jednorodzinnego. Za swój czyn może zostać skazany na karę do 10 lat pozbawienia wolności. Wspomnianego piątkowego wieczoru służby ratunkowe zostały zaalarmowane o pożarze w miejscowości Golcowa. Mimo interwencji strażaków, budynek doszczętnie spłonął. Dochodzenie wykazało, że nie był to wypadek, lecz celowe podpalenie. Śledczy ustalili, że ogień pojawił się w budynku gospodarczym sąsiadującym z domem. Ogień został podłożony przez osobę trzecią. Wkrótce potem funkcjonariusze zatrzymali 43-latka, członka rodziny mieszkającej w spalonym budynku. Podejrzany, który był dobrze znany miejscowym służbom porządkowym z wcześniejszych wykroczeń, w dniu pożaru przebywał w tym domu. Świadkowie zeznali, że przed podpaleniem miał on konflikt z innymi domownikami, matką i bratem. Prokurator Marcin Bobola z prokuratury rejonowej w Brzozowie informuje, że 43-latek groził członkom rodziny śmiercią i zniszczeniem mienia. Po zatrzymaniu i przesłuchaniu mężczyzna został oskarżony o grożenie karalne oraz podpalenie z zagrożeniem życia członków rodziny. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Żyrardowie, mężczyzna w wieku 38 lat został tymczasowo aresztowany pod zarzutem uporczywego nękania swojej byłej partnerki. Jak przekazała starsza sierżant Patrycja Sochacka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, podejrzany może zostać skazany na karę do 8 lat pozbawienia wolności za zarzuty prześladowania i nękania. Dochodzenie wykazało, że przez pewien czas
oskarżony wielokrotnie nękał swoją byłą partnerkę, dzwoniąc do niej, wysyłając obraźliwe wiadomości tekstowe oraz grożąc jej podpaleniem mieszkania, uszkodzeniem ciała oraz śmiercią. 34-letnia kobieta postanowiła zgłosić się na policję, ponieważ obawiała się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo potwierdziło jej obawy, a na podstawie zgromadzonych dowodów sąd orzekł 3-miesięczny areszt tymczasowy wobec podejrzanego. Zgodnie z polskim prawem, prześladowanie jest traktowane jako przestępstwo zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, a w niektórych sytuacjach nawet do 12 lat. Grożenie natomiast wiąże się z możliwością kary do 2 lat więzienia. Sąd w Debreczynie na Węgrzech postanowił aresztować na miesiąc 2 obywateli tego kraju, kobietę i mężczyznę, podejrzewanych o zamordowanie 43-letniego Polaka Tomasza. Wydarzenie miało miejsce na początku października. Mężczyzna został zabity, a jego ciało zostało zakopane i zabetonowane. Rodzina ofiary zgłosiła jego zaginięcie na Węgrzech na początku października. Zgromadzone informacje wskazały, że Tomasz wyjechał za granicę, żeby spotkać się ze znajomymi z Węgier. Po rozpoczęciu śledztwa władze szybko zidentyfikowały przyjaciół Polaka. 39-letni mężczyzna oraz jego 31-letnia partnerka zostali aresztowani. Podczas przesłuchań obydwoje przyznali się do udziału w zniknięciu Tomasza. Wyjaśnili, że Węgier poznał Polaka podczas pracy w Wielkiej Brytanii kilka lat wcześniej. Od tego czasu co prawda nie utrzymywali ze sobą kontaktu, ale tego lata rozmawiali o wizycie Tomasza na Węgrzech. Ostatecznie para odebrała go z lotniska w Debreczynie pod koniec września. Noc z 30 września na 1 października była tragiczna. Podczas imprezy u znajomych doszło do kłótni i bójki. Kobieta podała partnerowi kij bejsbolowy, którym ten śmiertelnie uderzył Polaka. Następnie para postanowiła ukryć ciało w wykopanym w ogrodzie dole, który później zalali betonem. Spalili też rzeczy ofiary i kij, którym mężczyzna został zabity. Z powodu obaw o możliwość ucieczki podejrzanych, sąd wydał decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu. Ze względu na wcześniejszą pracę 39-latka w Anglii, istniały obawy o jego potencjalnych kontaktach, które mogłyby pomóc mu w ucieczce. Sąd obawiał się także, że podejrzani mogliby próbować wpłynąć na siebie nawzajem lub na świadków. Śledztwo jest wciąż w toku, a władze poszukują dodatkowych dowodów. Śledztwo, jak podkreślają węgierskie media, znajduje się w początkowej fazie. Poza dokładnym wyjaśnieniem okoliczności zabójstwa, niezbędne jest również dokonanie szeregu czynności procesowych, a także poszukiwanie nowych dowodów rzeczowych. Po ujęciu przez pracowników ochrony, policjanci zatrzymali i doprowadzili na komendę mężczyznę podejrzanego o kradzieże i włamania. W jednym z przypadków 22-latek wpadł na pomysł, jak zostać niezauważonym w galerii handlowej po jej zamknięciu. W tym celu z torebką w ręku znieruchomiał na tle witryny sklepowej, udając wystawowego manekina. Kiedy poczuł się już bezpieczny, ruszył na łowy i okradł wyspę z biżuterią. Innego dnia, również po zamknięciu centrum handlowego, poszedł do jednego z barów i najadł się do syta. Chwilę później wykorzystał nadarzającą się okazję i prześlizgnął się pod stalową kurtyną do sklepu z markową odzieżą, aby wymienić swoje ubrania na nowe. Po drodze raz jeszcze zahaczył o znany już sobie bar, żeby spożyć kolejny posiłek. Szczęście jednak w końcu go opuściło, ponieważ został dostrzeżony i ujęty przez pracowników ochrony, którzy wezwali na miejsce policję. Wiadomo już, że 22-latek ma też na swoim koncie kradzieże i włamania w innej galerii, gdzie także po jej zamknięciu zabrał z kilku kasetek pieniądze z utargów i usiłował ukraść inne przedmioty. Policjanci ze Śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu w postępowaniu prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa postawili już 22-latkowi zarzuty dotyczące włamań i kradzieży. Na wniosek tej samej prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. Kodeks karny przewiduje za te przestępstwa do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji otrzymali informację, że do Komisariatu Policji Warszawa Włochy zgłosiły się kobiety. Jedna z nich twierdziła, że została oszukana przez grupę osób i ta sama grupa próbuje teraz uzyskać dane bankowe od będącej z nią koleżanki.
W związku z powyższym policjanci zorganizowali zasadzkę. Koleżanki miały udać się na spotkanie w umówione miejsce. W razie gdyby doszło do próby oszustwa, miały skontaktować się z policjantami Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego, którzy czekali w pobliżu. Kiedy kobiety pojawiły się w umówionym miejscu, podszedł do nich mężczyzna i zaprosił je do znajdującej się obok restauracji. Wewnątrz na kobiety czekały jeszcze trzy inne osoby. Po wejściu do lokalu mężczyzna, jak się okazało 20-letni obywatel Ukrainy, zażądał od jednej z kobiet podania danych do jej bankowego konta oraz numeru PESEL. W tym momencie kobieta zgodnie z umową skontaktowała się z policjantami, którzy natychmiast przystąpili do działania. Istniało bowiem realne zagrożenie, że kobiety mogą paść ofiarą przestępstwa oszustwa bankowego. Wywiadowcy weszli do lokalu i zatrzymali trzech mężczyzn i kobietę w wieku od 20 do 47 lat. Kobiety potwierdziły, że 20-latek chciał je oszukać, żądając podania numeru konta i numeru PESEL. W trakcie działań policjanci zabezpieczyli telefony. Podejrzewani używali ich do komunikowania się ze swoimi ofiarami. Zatrzymany 47-latek miał przy sobie 58 tysięcy złotych oraz notes z zapiskami wypłat bankowych z datami i kwotami. Pieniądze i notes również zostały zabezpieczone. Kolejne rzeczy, w tym telefony z kartami SIM, policjanci znaleźli w miejscach zamieszkania zatrzymanych. Jak ustalili prowadzący sprawę dochodzeniowcy, trójka zatrzymanych, 20-latek, 47-latek i 25-latka w połowie września, telefonicznie wprowadzili w błąd poszkodowanego, że jego ulokowane w jednym z banków pieniądze są zagrożone. Nieświadomy mężczyzna przelał na dwa podane przez oszustów konta prawie 90 tysięcy złotych. W związku z powyższym prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota przedstawił zatrzymanym zarzuty popełnienia oszustwa, a sąd tymczasowo aresztował podejrzanych na 3 miesiące. W tragicznym incydencie na poznańskim Łazarzu 71-letni mężczyzna Zbysław C. ugodził nożem 5-letniego chłopca podczas spaceru grupy przedszkolaków. Chłopiec, mimo natychmiastowej interwencji medycznej, zmarł w szpitalu w trakcie operacji. Zbysław C. został obezwładniony przez przypadkowych przechodniów, w tym Grzegorza Konopczyńskiego, pracownika firmy odbierającej odpady. Konopczyński, który nie uważa siebie za bohatera, mówił reporterowi Beniaminowi Piłatowi, że po prostu postąpił zgodnie ze swoim obywatelskim obowiązkiem. Opisując moment obezwładnienia napastnika, Konopczyński powiedział: ja go od tyłu zaszedłem i uderzyłem w łydkę. Gdy się nachylał, uderzyłem go jeszcze kolanem w żebra, wtedy wypuścił nóż. Dodał także, że był świadkiem, jak ratownicy nie mogli wyczuć pulsu rannego chłopca. Rzecznik poznańskiego pogotowia ratunkowego, Jakub Wakuluk, przekazał informację, że napastnik najpierw groził dzieciom, zanim ranił 5-latka i uciekł z miejsca zdarzenia. Lokalna społeczność poznańska jest w szoku. Mieszkańcy gromadzą się w miejscu tragedii, wyrażając swoje przerażenie i żal. Jedna z kobiet opowiadała, że widziała z balkonu grupę dzieci, idących na spacer. Po chwili usłyszała ich płacz. Widziała też moment, jak napastnika obezwładnili wywożący śmieci pracownicy służb miejskich. Pani go obaliła, leżał na ziemi, trzymali go, czekali na policję, mówiła. Jak dotąd policja nie zna motywów sprawcy ataku. Na miejscu trwają czynności. Policja prowadzi oględziny, przesłuchuje świadków i przegląda nagrania z kamer monitoringu. W tej chwili nie mamy żadnego potwierdzenia, żeby był jakikolwiek związek tego mężczyzny, czy to rodzinny, czy towarzyski, z tym chłopcem bądź jakimkolwiek innym dzieckiem z tej grupy, która znajdowała się w trakcie spaceru, oświadczył rzecznik poznańskiej policji. Władze szpitala potwierdziły tragiczną śmierć 5-latka, który został ugodzony w klatkę piersiową. Dr Paweł Daszkiewicz, dyrektor Szpitala Klinicznego imienia Karola Jonschera, poinformował o śmierci chłopca podczas operacji. W związku z tym zdarzeniem trwa dochodzenie. W czwartek będzie miało miejsce wydarzenie, które ma uczcić pamięć 5-letniego chłopca. Organizatorem wydarzenia Trąbimy jutro o 10:00 w całym Poznaniu ku pamięci zamordowanego 5-latka jest poznański apel zmotoryzowanych. Dziś około godziny 10:00 na Łazarzu zostało zamordowane 5-letnie dziecko. Oddajmy mu hołd i nigdy nie dopuśćmy, by agresywni ludzie byli nam obojętni. Poinformowano na portalu społecznościowym. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi,
Zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.